proszę. Bardzo proszę. Mam pytanie do pana Adamczaka, jako do radnego powiatowego, ale także do pracownika drogownictwa. Chodzi mi o drogę Mierzyn-Niemierze. W tej chwili w lasach tam na, no między tymi miejscowościami były robione wyręby, prawda? I w tej chwili rozpoczęto wywóz i ta droga już w tym momencie jest po prostu w bardzo złym stanie. I chciałabym zapytać, czy jest jakaś możliwość, żeby tutaj, czy ze strony powiatu, czy ze strony nadleśnictwa, bo w zasadzie za ich przyczyną ulega poruszeniu. Nadleśnictwo uważam, że powinno naprawić tą drogę, ale uwaga, ponieważ to nie jest, jeżeli to nie jest nasza droga, my nie możemy w nią inwestować, tak jak w związku z czym gmina musi do nas zwrócić z roszczeniem. I wówczas nasz radca prawny, także było trudno. Zniszczyliście, no szkodę trzeba naprawić. Bo inaczej innej możliwości takiej, że my z własnej dobrowolnie zrobimy, to nie ma. Trzeba nas przymuszać. Uważam, że powinno być bez. Tak musi być. Powinno być bez przymuszania, ale, ale to nie jest możliwe, panie wójcie, bo pojazdy są ciężkie. Prawda? To jest jedyne życie gospodarcze, jakie tutaj takie jest poważne, prawda? Właśnie ten wywóz drewna z lasu. Może dokończę. I w związku z czym, poza tym, jeszcze jedno. Nadleśnictwo Gościna do Skarbu Państwa zapłaciło haracz, słuchajcie, w roku 2014-2015 razem 5 600 000 zł. To jest to, co było. Miało to iść rzekomo na drogę. Gdzie poszły te pieniądze? Bo to razem było około tam 1,5 miliarda złotych. Gdzie? Nie, dobrze mówię, 1,5 miliarda złotych. Tak, lasy w ogóle jako całość zapłaciły do Skarbu Państwa i te pieniądze poszły. Byłem teraz na Krajowej Naradzie Leśników w Kielcach. To było w ubiegłym tygodniu. I tam dyrektor generalny lasów powiedział, że skierował do Najwyższej Izby Kontroli taki wniosek i zbadają, na co rzeczywiście poszły te pieniądze. Bo miały iść na lokalne drogi, gminne, powiatowe i tak dalej. Jakbyśmy te pieniądze tu dostali, ja nie mówię, że akurat no, tak by nam dostała, nie? Te 5-600, ale przykładowo, jeżeli powiat, no to on już by. Wiedzielibyśmy, co naprawdę z nimi zrobić i na pewno by się te pieniądze nie zmarnowały, a byłyby na pewno pod lepszą kontrolą społeczną niż dawanie tej forsy, słuchajcie, tam w Warszawie, gdzie tak naprawdę nie wiemy nic. Nie? Tak, to tyle na to. A tu mówię, ja mówię jak formalnie jest, ja trochę zagratowałem też, ale naprawdę pieniądz u nas jest po prostu w tej chwili podwójnie każda złotówka oglądana, zanim zostanie wydana właśnie z uwagi na te zmiany w prawie, jakie zostały wydane przez poprzedni rząd, a ten nam też nie popuści, tak uważam. Bardzo proszę panie, przepraszam panie wójcie, ale dokończyłem po prostu moją wypowiedź. Dobrze, jeśli nadleśnictwo w tym wypadku ogląda podwójnie, to potrójnie albo poczwórnie i stąd ja uważam, że no to jest trochę takie dziwne, że nadleśnictwo potrzebuje wręcz akurat pism, prawnicy muszą się tym zająć, co wynikałoby, jeśli ktoś użytkuje, my nie zabraniamy i tutaj nie podnosimy do aspektu, że jest taka potrzeba, bo prowadzone są prace, natomiast to już powinno wynikać tutaj z prowadzonej działalności. Czy byłyby to lasy państwowe, czy inna osoba tutaj prowadząca działalność, czy firma, która jest w jakiś sposób zobowiązana do tego, żeby przywrócić do stanu pierwotnego. No. Jeśli będzie potrzeba, oczywiście zwrócimy się taką, natomiast chciałbym uniknąć tego typu akurat pisania pism, które będziemy czekać na odpowiedzi, a bardziej podjęcia konkretnych i szybkich działań do przywrócenia właśnie do stanu pierwotnego. Na tym chyba zależy i tutaj mieszkańcom i przede wszystkim myślę i lasom państwowym. A przynajmniej tak powinno być. To znaczy, jeśli będzie potrzeba, oczywiście, natomiast ja tutaj podkreślam, jeśli pan akurat radny jest przedstawicielem, pracuje w nadleśnictwie, to jest sama tutaj rozmowa, powinna sygnalizowanie, że jest taka potrzeba i powinno być.
powinno to zakończyć sprawę. Natomiast jeśli tak nie będzie, oczywiście, tylko zaznaczam, że tutaj będzie to trwało, tak, odpowiedź, zajęcie się sprawą, a to powinno być, że tak powiem, realizowane na bieżąco. Taka jest moja uwaga. No jeśli mogę, ja uważam, że panie wójcie, przygotowane pisma nie kosztuje wiele i samo to, że pan radny też tak sugeruje, przygotujmy to, bo wydaje mi się, że potrzeba jest, bo jeśli będziemy właśnie czekać, czy może ktoś tam się zdecyduje i naprawi drogę, to możemy się nie doczekać. Także jakieś informacje, pismo wysłać i wiemy, że może coś będzie w tym temacie załatwione. Jest pismo, jest znak. To już powinno wynikać z samego użytkowania. Tak, i dokonać zniszczeń. To, no dobrze, natomiast na pewno wyślemy i to niezwłocznie, bo chcemy jak najszybszego, tylko to też mają i warunki atmosferyczne. Wpływ, no bo wiadomo, że jeśli będą upady, no to ciężko będzie przywrócić szybko do tego stanu sprzed. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę, są jeszcze jakieś... Jeszcze uzupełnić? Proszę. Dlaczego tak mówię? Ponieważ my mamy doświadczenie, są te drogi, my nazywamy wiatrakówkami, to wiecie, bardzo dobre, mocne drogi, które prowadzą do wiatraków. I na przykład całe to stado wiatraków stoi między Karcinem a Sarią, prawda? Wiecie, na tych polach. I my tych dróg też musieliśmy z tych dróg korzystać. I ci, którzy zarządzają tymi wiatrakami, też mieli do nas pretensje. I tutaj też wszystko musiało być po kolei. Najpierw spotykał się, najpierw było pismo do nas od wiatraku, potem leśniczy jechał na tą drogę, spisywał tak, potem ja jeszcze jechałem, sprawdzałem. I potem, no możecie się, no trochę śmieszne, prawda, ale tak to wyglądało i dopiero potem jest i jeszcze to, potem radca prawny przybijał, że tak należy zrobić, wydać te pieniądze, mogliśmy te pieniądze wtedy wydać na naprawę tych dróg, gdzie trzeba było ileś tam bluzu, ubytki. Słuchajcie, tym bardziej, że te drogi są przecież bardzo, bardzo drogie, prawda? Także pewne sprawy, które są takie drobne, ale wydaje mi się, że tam Nierzyn to nie jest aż takie drobna sprawa, prawda? Że tam coś poważniejszego trzeba zrobić, no to tutaj nie musi być tak, cała biurokracja. Ale to biurokracja, która jest w miastach państwowych i akurat nie jest. No tak, ale natomiast myślę, że panie przewodniczący, zamkniemy temat wiele, jak powinniśmy zrobić, zrobimy. A tu naprawdę nie będziemy mieć pretensji na pewno do gminy, że do nas się zgadza, bo chodzi karmię. I zgadzają się Rym, ani Polską, mnóstwo gmin, to także dziękujemy bardzo. Tak to będzie przyjęte. Bardzo proszę jeszcze państwo radni, czy są jakieś pytania? Nie widzę. Proszę zaproszeni goście. Ja chciałam zgłosić, bo teoretycznie będzie dziury na trasie Białochory-Świecie, ale z powodem są dziury. Jedne zaklejili, ale nie powstały. Teraz jak śnieg stopniał, mówimy o drodze Białochory-Świecie? Tak. Całą gminę trzeba przejrzeć. To znaczy była, jak państwo wiadomo, jeśli panie przewodniczący mogę, była radio. Panowie radni zauważyliście, czy państwo radni, że były prowadzone pewne naprawy, natomiast no, takie nawierzchnie nie tylko występują podobne na terenie innych gmin. No nie jest to akurat i czy bądź trwałe. Były mrozy połączone tutaj z opadami czy deszczu, to jednak wypukuje użytkowanie tych dróg. Natomiast mróz też czyni zniszczenia. Oczywiście zgłosimy to zarządowi dróg, potrzebę ponownego przeglądu i naprawy uszkodzeń, dziur. Dziękuję. Proszę bardzo, pan sobie proszę, bo ja od razu proszę do tego wniosku dopisać też drogę Starym Kołobrzeg przez Byszewo lecącą się z Niemierza. Przez Świecie, przez Morową. Ja piszę o przegląd dróg na terenie gminy. Naprawdę, to jest tak. I dróg gminy. Ja mam wniosek, mogę zgłaszać wniosek. Ja bardzo bym prosiła zapisać, że ja proszę Komisję Kultury, panów i pani radne, żeby w najbliższym czasie zrobili spotkanie
komisji, łącznie z sołtysami naszych sołek. Zapraszam do siebie do Wyszewa, do klubu, jeśli Państwo zechcą, jeśli nie, to gdzie indziej. Bo uważam, że trzeba, to jest nowy rok i chyba powinniśmy przedyskutować sprawę naszych świetlic w gminie. Bo zasad korzystania, zasad udostępnienia mieszkańcom, zasad, żeby wreszcie mieszkańcy mieli większy wpływ, ale kiedy to ustalone? Nowych rozmów, znowu chcemy nowe rozmowy, bo co roku te rozmowy są. Jest ujawka taka między zasadami, czy było tak, później tak i kiedyś będzie znowu inaczej. Są duże dyskusje, to że moja akurat wczoraj była wśród, ale to jest nieważna ta sprawa. To jest nieważne, bo akurat rzeczywiście wczoraj chciałam wręcz w salę, ale dochodzą mnie też, mieszkańcy mnie się pytają, zapytują, są kłótnie, też są pewne niepotrzebne dyskusje. Ludzie też jakąś sobie tam wyrabiają opinię. Po pierwsze nie ma tych regulaminów jakby takich czytelnych. Są odstępstwa, później są jakieś głupie, niepotrzebne wyrzuty. I uważam, że powinniśmy naprawdę tą sprawę ostro przedyskutować, stworzyć rzeczywiście jeden porządny, który będzie trwał regulamin i właśnie bardziej udostępnić mieszkańcom do zmian środowiskowych. Nie mają gdzie. Tak. To znaczy bardziej bym tutaj pani sołtys powiedziała, że chciałem wcześniej, to z nią się komisje spotkały się i ewentualnie w współpracy tutaj z sołtysami jakieś tam coś ustaliły, tak? To żeby nie było jałowej dyskusji czy na sesji. Chcemy po prostu tak, nie na sesji, tylko po prostu przedyskutować to w takim kręgu. No to pan przewodniczący określi ten. Dziękuję. Bardzo proszę, pan sołtys z Gminy Radza. Ja mam dwa zapytania, nic nowego, też sprawa dróg. Pierwsze mam zapytanie, przed zimą była rozmowa o wycince odrostów przy drzewach, gałęzi i tak dalej. Pan wójt mnie poinformował, że pracownicy miejscowi robią akurat w czynniku, że jak później się zwolnią, to może coś się przerzuci. No ja bym się dalej przypominał. Jest środek zimy, drzewa śpią, a jest sprawa ta istotna tych lat. Bo teraz to nie przeszkadza, ale jak zazielenią się drzewa, to głowic nie będzie widać wcale. Będzie to bezzasadne to oświetlanie. To jedno, już panie wójcie, a od razu jedno przy drugim. Sprawa też drogi, tej lokalnej drogi tutaj do firmy Ryba. To się pogłębia problem, bo dopóki tam jeździły taksówki, nie było problemu. Teraz intensywność tirów, tam chyba są jakieś podpisane nowe kontrakty, chwała im, firma zaczęła bardziej prężniej pracować, latają po 6-7 tirów na dzień. Droga już tak ulega degradacji, bo to jest droga gruntowa, są doły, po jednej stronie jak od strony lewej pola był rów melioracyjny, więc ta droga zaczyna się też obsuwać pod ciężarem. Prosiłbym o przyjrzenie się temu, może tam ktoś by pojechał popatrzeć, no i pomyśleć o interesie. Mieszkańcy się pytają, czy w ogóle za jakiś czas tam nie będzie można dojechać. No, może na tej samej zasadzie jak nas pisze, że może właściciel coś tam zaradzi, może coś pomoże właśnie tej strony. Jeśli mogę się do tego odnieść, oczywiście wcześniej, jak Państwo wiecie, były prowadzone prace przez Zarząd Dróg na drogach na naszej gminy. To chodzi o wyrównanie poboczy i przycinanie tych odrostów. Mogę wskazać droga Siemyś Trzynik, jeszcze też w jakimś stopniu nieskończona. Wiem, że z tego z rozmów z panią, które przeprowadziłem z panią dyrektor Zarządu Dróg, będą ponownie prowadzone te prace. Oczywiście my wcześniej zgłosiliśmy taką potrzebę. Również pan sołtys potwierdzi to, że wcześniej, nie wiem, rok temu, czy raczej dwa lata temu były przycinane, także nie jest to w takim złym akurat stanie. Natomiast jak powiedziałem, te prace będą, bo Zarząd Dróg, no był okres, taka akcja zima.
tutaj musieli być pracownicy skierowani do prac związanych właśnie z utrzymaniem zimowym dróg. Natomiast oczywiście my też zgłosiliśmy tutaj w porozumieniu z zarządem dróg potrzebę przycięcia takich drzew, które gdzieś tam umiejscowione są tam lampy i mają je oświecać tutaj akurat pojawiające się potem liście, bo w tej chwili to nie zasłania. Natomiast mamy to na względzie i takie prace będą przeprowadzone do wiosny. Albo jeszcze na następie tak wczesnej pory, znaczy my się tu o marcu, kwietniu. Tak, no bo drzewa mają taką wadę, że rosną. No. No tak, i to jedna praca, tak. Ale to tylko zwrócono nam uwagę, zwróciliśmy uwagę, że to nie tylko na terenie tutaj sołectwa Unii Europejskiej zachodzi potrzeba ingerencji, to znaczy w tym wypadku przycięcia takich odrostów, czyli przy drodze, jak i tutaj gałęzie zasłaniające tutaj światło. No tak, panie wójcie, ale tam jest specyficzna rzecz, bo jeżdżę po tych różnych siołach i generalnie oświetlenia są postawione, gdzie nie ma zadrzewienia. A w Unierazu jest taka specyfika, że jest to, no niestety, między drzewami. Jeśli by pan zwrócił uwagę też na odległość między punktami, tam według projektu powinny być zachowane, tak? Odległości i takie są. To nie zna zasadą, że uznaniowość. Tutaj postawimy 10 metrów, tam 30 i tego. Także tak zakładał projekt, tak było realizowane, natomiast nic nie stoi na przeszkodzie. Myślę, że nie będzie to Państwu mieszkańcom służyć i takie prace zostaną wykonane. Natomiast co do drogi Ryba, faktycznie możemy podjąć tutaj rozmowy z właścicielami o że tak powiem, finansowaniu czy ewentualnie remontu. To jeśli pan sobie zdaje sprawę, taka firma też powinna uczestniczyć w tym, a tym bardziej, że ruch tam, te drogi nie są przystosowane, bo to są drogi gruntowe do takiego wzmożonego ruchu i z takim obciążeniem. Rozumiem, no ale nie możemy zająć takiego stanowiska, że nie powinni tam jeździć. No prawda, bo to przynosi przychód. Panie są też źle pan to zinterpretował moje słowa. Ja nie mówię o tym, że my zabrajemy, broń Boże, ani mamy uwagi, że akurat tego. Ja panu podkreślałem, że to jest droga gruntowa. Ma swoją jakby powiedzmy nowość i tutaj opady atmosferyczne, a jest konstruowana bodajże tam ze żwiru innego podłoża. Natomiast wyślemy tam pracowników, zobaczą jak to wygląda i w jakim stopniu będziemy mogli ją remontować. Ja też powiedziałem, że tylko dopóki jeździł tam jeden tir, tak, na dzień nie było problemu. Intensywność naprawdę wzrosła o 100-150%. No. To dwa tiry. Prosił, żeby pan wójt może wszystkim sobie co powiedział względem tych jabłuszek, jakie tam gmina dostała, czy tam GOPS na tego, bo ja tego to wiem, że chyba nie każdy sołtys o tym wie. To znaczy, proszę państwa, było na stronach internetowych, tutaj nie ma pani dzisiaj kierownik, która akurat zajmuje się, jak tutaj pan sołtys zauważył, wydawaniem, ale prosiłbym, jeśli mogę, bo nie słyszę siebie. Jest przeprowadzana tutaj akurat akcja wydawania naszym mieszkańcom jabłek. To jest zorganizowane przez OPS. Proszę państwa, tutaj powiem tak. Termin, który miał być pierwotnie, w którym pierwotnie miały być wydawane jabłka, to był piątek. Więc mielibyśmy czas tutaj kierownictwo OPS-u na przygotowanie się do tej akcji wydawania, natomiast w poniedziałek otrzymaliśmy telefon, że jednak odbędzie się to w środę i staraliśmy się w miarę możliwości wszystkich
w jaki sposób powiadomić, dać informacje. Tutaj też poprosiłem pana Leciaka, który akurat administruje portal Siemyszą, jeszcze takiej informacji, że będzie wydawane. Proszę państwa, jest to w tej chwili jakby pierwsza tego typu akcja. Jeśli w jakiś sposób będzie, a myślę, że będzie, zainteresuje naszych mieszkańców, wydamy, to jest w tej chwili około 8 ton jabłek. Postaramy się zorganizować na ten następny transport i tutaj będziemy prosić sołtysów radnych o jakby współuczestniczenie w tym wydawaniu i na przykład zapewnienie transportu, wydawanie przez zainteresowanym tych jabłek bezpośrednio tutaj w sołectwach. Bo w tej chwili, proszę państwa, transport przychodzi, ten pan będzie czekał akurat z tym ładunkiem tych jabłek, a zostaną w całości bądź częściowo wydane. Reszta będzie złożona u nas tutaj w garażach. Natomiast też podjęliśmy taką decyzję z panem kierownikiem, że część z tej dostawy będzie dostarczona na działające świetlice. I tam panie, które są opiekunami, będzie przychodzić młodzież czy dzieci, będzie tam te jabłka rozdawane. Tutaj też rozmawialiśmy z dyrektorami szkół w Siemyślu i w Parzynie, że jeśli jest taka potrzeba, to również chcemy, zaznaczam, w pierwszej kolejności tutaj wydać mieszkańcom, potem szkołom, a tym bardziej, że macie państwo świadomość, a obecnie rozpoczynają się ferie, no i te jabłka by w tej chwili leżały. Natomiast jeśli uda się rozdać te jabłka, że tak powiem, dzisiaj do godziny 15, będziemy się z tego tytułu bardzo cieszyć. Natomiast będziemy czynić starania, żeby zorganizować następny transport. Myślę, że będzie czas i spokój, żeby poinformować sołtysów radnych i razem tą dystrybucją jabłek się zająć. A na dzisiejszy dzień to jak wioski były jakieś południe? Proszę państwa, ja w tej chwili proszę wiedzieć, że tak, transport, że było to ukazało się na naszej stronie, ukazało się na stronie portalu i na pewno się jakieś tylko zaznaczam. To pytanie w tej chwili do pani kierownik, gdzie te informacje zostały i Czynnikuje zgłoszenie. Tak, ja proszę, to no w tym przypadku mówię, tutaj nas w jakimś stopniu termin gonił i zostaliśmy zaskoczeni, bo nie pozwoliło nam to, a przede wszystkim Ośrodkowi Pomocy Społecznej, tak skutecznie przygotować. Ale te jabłka będą wydawane dla osób, które korzystają, dla wszystkich. Proszę państwa, jest informacja, tu niezależnie, czy osoby, które korzystają w tym wypadku pomocy społecznej, jest to skierowane do wszystkich osób. Jest to, mówię, przypada to około, zaznaczam, 10 kg na osobę w rodzinie. Jeśli bym mogła jakiś taki zgłosić projekt, nie wiem jak to nazwać, braknie słów, to uważam, że jeżeli jest taka sytuacja, że dzisiaj przyszło 8 ton jabłek i na przykład nie 2 dni temu się dowiedzieliśmy o tym, jeżeli to jest dla wszystkich mieszkańców, to uważam, że nie ma co składać do garaży, tylko podzielić je, powiadomić sołtysom. Sołtysi zabierają, mieszkają, Ale jeszcze raz, jeśli pani sołtys mnie uważnie słuchała, to powiedziała, że byliśmy zaskoczeni terminem, przesunięciem terminu. Gdzie mieliśmy jeszcze czas, zaznaczam, informacja koło południa w poniedziałek o zmianie tego terminu, jakie ruch jest, jeśli chodzi, tutaj źle pani odebrała, jeśli skrzynki zostaną przechowane, tak? To jest chwilowo, jest jedno, to jest, znajduje się w tej chwili na przyjeździe tirem, tak? I będzie, jeśli uda nam się wydać wszystkim, to oczywiście będziemy się cieszyć, natomiast jeśli coś zostanie, no musimy to przechować. I w tej chwili podejmiemy... Jak ludzie o tym nie widzieli?
Część, proszę Państwa, ku zaskoczeniu akurat były telefony i to bardzo dużo i do Pani kierownik, ale mówię, to pytanie, które Pani do mnie kieruje, powinno być skierowane do Pani kierownik, która bezpośrednio się tym zajmowała i ogłaszała no, informacje o wydawaniu tych jadłek. Natomiast Państwu podkreślam, mieszkańcom tutaj zapewnić, że jeśli akurat myślę, a wyrażam taką opinię, że tak, przyjmie się to, będziemy chcieli w najbliższym czasie zorganizować następne transporty. Także z tym, że będzie to informacja, tutaj jak zaznaczyłem, będziemy chcieli, żeby Państwo sołtysi i radni byli poinformowani i zaproszeni do dystrybucji tych jadłek.